Na tym filmie ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać, na czym polega nierówność Cauchy'ego i jaka zachodzi między średnimi. Jeżeli pod uwagę bierzemy to, że można policzyć średnią harmoniczną, tak samo geometryczną, arytmetyczną i średnią kwadratową, przy różnych danych wychodzi następująca zależność, że spośród tych czterech średnich harmoniczna jest najniższa, ewentualnie wyższa lub równa może być geometryczna na tym samym zbiorze danych. Potem kolejno może być wyższą wartością średnia arytmetyczna i najwyższa spośród wszystkich czterech tutaj średnich jest ta średnia kwadratowa. Sprawdźmy to na przykładzie, czy to zachodzi. Pamiętajmy oczywiście o tym, że jeżeli wszystkie wartości, które są w danym analizowanym zbiorze są takie same, to w tym momencie zachodzi dokładnie równość, że wszystkie te cztery średnie są takie same, dają ten sam wynik. Ja Wam pokażę od policzenia w tym momencie średniej harmonicznej, która powinna być jak najniższa. Jeżeli mamy taki następujący przykład, gdzie mamy zapis, że mamy 6 wartości, z których każda będzie miała następującą wartość, to my w tym momencie wiemy, że mała literka n, czyli liczba wyników, będzie wynosiła 6. Ok, to jest początek. Do średniej harmonicznej potrzebujemy, powiedzmy, policzyć odwrotność dla każdej wartości x i, czyli każdej, która tutaj występuje. Możemy to w formie tabelki policzyć, gdzie każda wartość będzie policzona 1 przez tą liczbę, czyli będzie wyznaczona odwrotność. Można to wpisać, że to jest 1 przez tą wartość, która tutaj jest w komórce sąsiadującej, czyli w kolumnie B. Dalej, przeciągam tą formułę, możemy oczywiście sobie zaokrąglić wyniki i zgodnie ze wzorem na średnią harmoniczną musimy wyznaczyć sumę wszystkich wartości od pierwszej do ostatniej. Czyli ja tutaj stosuję formułkę równa się suma i wyznaczam, że będzie to suma od pierwszego wyniku do ostatniego i w tym momencie gdzieś tu sobie wpiszemy, że średnia harmoniczna będzie wynosiła i w tej komórce sobie wpiszę, że to jest suma n przez sumę tych odwrotności i mamy wynik. Oczywiście średnia harmoniczna nie jest zawsze liczona, ona ma zastosowanie przy miarach typu prędkość, czyli takich czysto fizycznych, w których no nie jest możliwe po prostu policzenie zwykłej prostej średniej arytmetycznej, na przykład prędkości. Tu mamy wyznaczony wynik średni. Kolejną średnią, którą możemy otrzymać na danych liczbach, jest średnia geometryczna. Średnia geometryczna ma zastosowanie w dynamice przy badaniu, jak się zmieniały na przykład jakieś zjawiska z okresu na okres. I średnia geometryczna zamiast stosowania znaku sigmy, tak jak widać tutaj w pozostałych innych przypadkach, bazuje na znaku tutaj mnożenia, czyli pi, gdzie pi oznacza, że każdą z tych wartości, jaką mamy, podnosimy do potęgi, jak ile razy występuje dana wartość. Ja tutaj zastosowałam prosty przykład, gdzie każda z wartości, jeśli już nawet występuje, a nawet nie muszą być uporządkowane, występuje tylko jeden raz, czyli nie ma kolumny dodatkowej podpisanej jako ni. Jeżeli ja mam obliczyć średnią geometryczną, to muszę zauważyć, że muszę ze sobą przemnożyć każdą wartość, bo to oznacza, że to jest przemnożenie od pierwszej wartości do ostatniej takich elementów. U mnie każde ni będzie równe 1, czyli tak jakby po prostu wszystkie x-y przemnożyć i wyciągamy sobie pierwiastek, ile było takich liczb. Więc ja sobie pod spodem piszę średnia geometryczna równa się. I mogę zastosować formułkę, że to jest iloczyn. I teraz pytanie czego? Wszystkich wartości, które tutaj mamy. I jeżeli tak zrobię, to mamy dopiero to, co się znajduje w środku pod pierwiastkiem. Więc edytujemy na przykład klawiszem F2 i robimy, że to ma być do potęgi 1 przez n. Bo pierwiastek stopnia n to jest podniesienie do potęgi 1 przez n, czyli tutaj już mamy widać średnią wyższą, czyli mamy przypadek tutaj ten z góry, gdzie na razie powiedzmy ten pierwsze dwa elementy spełniają nierówność Cauchy'ego. Kolejną średnią, którą tutaj bierzemy pod uwagę, jest zwykła średnia arytmetyczna, którą my wszyscy znamy. Jak widać, do wzoru na średnią arytmetyczną
Każdy z elementów należy sumować od pierwszego do ostatniego i podzielić przez to, ile mamy elementów, czyli liczymy średnia arytmetyczna i wpisujemy, że jest to wynik sumowania wszystkich wartości zgodnie z licznikiem tego wzoru przez to, ile było analizowanych elementów 6. I już widać, że nasza średnia arytmetyczna przyjmuje wyższą wartość niż to było w przypadku średniej geometrycznej. Ostatnią średnią, którą tutaj musimy policzyć, będzie to średnia kwadratowa i ona, jak tutaj widzimy, bazuje też na pierwiastku, ale pod pierwiastkiem będziemy mieć coś podobnego do średniej arytmetycznej, tylko że to nie będzie suma każdej wartości, tylko każdej wartości wcześniej podniesionej do potęgi drugiej, czyli do kwadratu. Dlatego jest to średnia kwadratowa. I co ona nam daje, ta średnia kwadratowa? Ona wskazuje nam, że wartości krańcowo niskie lub krańcowo wysokie będą miały wyższą ważność, czyli będą bardziej brane pod uwagę. Czyli zobaczcie, co ja robię. Podnoszę wartość każdego x do kwadratu, przeciągam na przykład klawiszem Ctrl D do końca i kopiuję formułkę sumowania, bo pod pierwiastkiem musimy mieć sumę czego? Kwadratów, czyli każda wartość podniesiona do kwadratu. Na końcu wyznaczamy sumę, dzielimy przez to, ile mamy elementów, a mamy ich 6 i wyciągamy pierwiastek. Czyli powiedzmy, zapiszmy, co by było w środku. Byłaby to suma tych każdej wartości podniesionej do kwadratu, a podzielonej przez to, ile mamy liczb. To, co tutaj nam wyszło, jest to dopiero wartość tego, co powinniśmy mieć pod pierwiastkiem. Dlatego albo stosujesz słowo pierwiastek i z czego? Właśnie z wyniku tego podzielenia, czyli z ilorazu. I co nam wyszło? Potwierdzenie nierówności Cauchy'ego, gdzie średnia harmoniczna wyszła niższa niż geometryczna, może inaczej, geometryczna okazała się wyższa od harmonicznej, arytmetyczna od geometrycznej, a więc i od harmonicznej, a średnia kwadratowa okazała się wartością najwyższą z wszystkich czterech średnich, które sobie policzyliśmy. Także nierówność Cauchy'ego na dowolnym zbiorze danych została udowodniona. A teraz zobaczymy sobie przypadek szczególny, czyli każda z analizowanych 6 wartości jest taka sama. Przeciągamy i proszę, co uzyskujemy? Przypadek szczególny. Kiedy wszystkie elementy są takie same, zachodzi nam ten przypadek nierówności Cauchy'ego, gdzie wszystkie te cztery średnie są takie same.